Szanowni Państwo, kończy się sezon grzewczy. Jest to czas, w którym polskie rodziny podsumowują koszty opalania swoich domostw. Dla nas jest to dobry czas, żeby zastanowić się nad tym, jak polskie państwo traktuje obywateli, w jaki sposób podchodzi do kwestii swojego strategicznego, energetycznego surowca, jakim jest węgiel. Polski węgiel musi konkurować z innymi krajami, z innymi dostawcami tego surowca i niestety ta konkurencja nie za bardzo się udaje, gdyż w Polsce VAT na węgiel to 23%, podczas gdy w Rosji 15%, w Australii 14% i to sprawia, że Polska jest importerem swojego własnego surowca strategicznego. A ogólne zasoby, których wydobycie zaczęłoby się opłacać po dużej obniżce podatków, to około 16 miliardów ton węgla kamiennego i około 40 miliardów ton węgla brunatnego. W takiej sytuacji, kiedy mamy węgla dużo i mamy go u siebie, powinniśmy mieć ten węgiel tani. Powinien być on konkurencyjny. Nasza konkurencja z innych krajów wygrywa z naszym własnym surowcem, którego mamy bardzo dużo. Mamy go bardzo dużo i warto go wykorzystać, dopóki jest to możliwe, jest to nieobarczone różnymi ograniczeniami płynącymi z Brukseli. Szereg różnych obciążeń podatkowych na tym surowcu, na wydobyciu tego surowca sprawia, że kupowanie naszego węgla albo wydobywanie go staje się nieopłacalne. Podczas gdy w Polsce stawka VAT na węgiel to 23%, w Rosji jest to tylko 15%, w Australii 14%. Do tego musimy dopłacać do spółek Skarbu Państwa zajmujących się wydobyciem, energetyką, przez co koszty wydobycia i eksploatowania tego surowca są jeszcze wyższe. A wokół tych spółek wyrastają olbrzymie fortuny, które są niewspółmierne do sytuacji, w której Polak na Mazowszu ma dylemat między kupieniem polskiego węgla, a wybraniem konkurenta za wschodniej granicy, który jest tańszy o 100 zł za tonę. I z tej znienawidzonej Rosji Polska importuje surowiec energetyczny. Kolejny surowiec energetyczny. Importujemy też z Kazachstanu, importujemy z Kolumbii, importujemy z Australii. Dlatego warto to zmienić, gdyż wystarczyłoby obniżyć o połowę opodatkowanie naszego surowca strategicznego i zaczęłoby się opłacać jego wydobycie. Nie trzeba by było dopłacać do spółek Skarbu Państwa zajmujących się energetyką, wydobyciem. Spółek, wokół których wyrastają wielkie fortuny, niewspółmierne wobec sytuacji, w jakiej znajduje się polskie górnictwo, polska energetyka. Wobec tego chciałbym, żeby polski węgiel był jak najmniej opodatkowany, żeby opłacało się jego wydobycie, żeby opłacało się jego kupowanie i żebyśmy mogli tanio ogrzewać nasze domy. Przede wszystkim też powinniśmy obniżyć opodatkowanie i zwiększyć konkurencyjność naszego węgla, dlatego że Polacy zasługują na to, żeby tanio móc ogrzewać swoje domostwa, w szczególności w naszym klimacie, i dlatego, że polscy górnicy powinni zarabiać więcej.